O, ruszamy właśnie na wyjazd. Ja wsiadam. Dojechaliśmy, jesteśmy na dachu parkingu. Tak, właśnie. Przeszliśmy przez strefę kontroli i teraz już ruszamy na zwiedzanie. Jesteśmy na targach w Kielcach. Wyszliśmy na zewnątrz. Tak, tu mamy. O, proszę, tutaj targi Kielce. O. Będziemy zaraz oglądać pojazdy bojowe. Dorota sobie robi zdjęcie, czy co? Helikopterze, najbardziej lubię helikoptery ze sprzętu. No nie wiem. Dlaczego? Nie czuję się na siłach. Ja też dawno nie słuchałam. Pójdę przez parę nocy. Troszkę będzie rzucało, więc musisz sztywno. Teraz Dorota idzie na strzelanie. Czekaj, się tarcza będzie. Proszę. Taki pewnie go trafił. Co? Taki był pewnie go trafił, wiesz. Wrażenie bez strzałek. Nie, Wania, do dołu. Nie proszę. Obojętnie, która została oby nieczysta. Troszeczkę. To co chłopcy lubią najbardziej, sprzęt pancerny. Proszę. No a to jaki to oczywiście jest wynalazek III Rzeszy, modernizacji Bundeswehry. Duma sowieckich sił zbrojnych to 72. Znaczy, ja może dam do siebie, bo ja... Tak? Albo tutaj filmik. A którym? Znaczy, teraz to jest akurat filmik, to tak, za chwilkę, aha. To już tutaj zrobimy i za chwilę zdjęcie właśnie to wszyscy sobie zrobimy. Że chłopaki weszli sobie. Co tam? Do Rosomaka. No.
Tak, tutaj siedzą, oglądają. Fajne. To było z Husa. Na początku byli ci tak zwani radcowie, którzy przyjechali po bitwie z Kosowym Polu, którzy z Tatarami, gdzie kiedy właśnie chorągwie usarskie uratowały w jakiś sposób króla, byłby wysłały pod wody i tak. I w 1508 roku Sejm stworzył chorągwie husarskie. Przerwa na posiłek. Wojskowy Instytucie Żywności. Tak. Jemy sobie owsiankę na mleku. Serwowaną. Marszczoka się będzie podpisywał, czy mnie trafić w coś. Michał, jak było? Celujemy. O, zaczepiło się. Żegnamy targi.